Hola compañeros, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii Kampania Heroes 3 Smocza Krew. Do drugiego odcinka, mianowicie zapraszam. Otóż postanowiłem, że jednak będzie to jednak nagrywane w taki sposób, że drugą serię w ogóle zrobiłem całkowicie nową, jak niby. Czyli, że to nie jest kampania po prostu w jednej tej, w jednej playliście, tylko będą dwie różne playlisty. Są już dwie różne playlisty, także tak to będzie. I co ja chcę przez tygodniem? Chcę kaplicę zastygłego słowa przez tygodniem. Mamy też cytadelę, zamku niestety nie, ale to trudno się mówi. I teraz tak. Lalka. Lalka, co ja chcę z tobą zrobić? Ja chcę z tobą poczekać jedną turę i dopiero jutro wyruszę. Stąd tutaj, na ten zamek. Trzeba jak najszybciej przejmować więcej zamków. Tu jest jeden zamek i pamiętam, że tutaj gdzieś jest jeszcze jeden. Także okej, będzie fajnie. Jak będziemy mieli cztery zamki i będziemy w stanie je wszystkie utrzymać, to już wygramy to. Bo wrogowie chyba więcej jak trzech nie będą mieli. Także będziemy już mieli przewagę taką wystarczającą. Tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj dajemy to i jedną harpię je zostawiamy, żeby była szybsza trochę. Okej, i tutaj bym chciał, co ja bym chciał? Ja bym chciał to. Tak szczerze. A jak już tak robię, to zróbmy tak. Przedam jednego troglodyta jednak. Czy jednego. Zaraz się tu wszystko elegancko zrobi. Meduzy czy oczka? Meduzy. A tylko cztery, to nie. Co oczka? Pięć oczek. Okej, jeszcze raz ty, tutaj się zamieniamy. Z jedną harpią biegaj, będziesz szybka. A ty lecisz. Na tym mi nie zależy, teraz na tym też nie. Do podziemia nie ma co tą główną bohaterką wchodzić. Dobra. Powietrze. Ja tu się zastanawiam chwilę. Na chwilkę was zostawię. Tutaj wytnę ten moment prawdopodobnie. Muszę jeszcze coś załatwić, bo sobie przypomniałem coś. Okej. Okay. Panowie, panie, jestem już i teraz tak. Zastanawiam się, czy warto wziąć magię powietrza. Mamy hejsta. Wezmę powietrze. Mamy hajsa, to wezmę powietrze. Idziemy dalej. Nic już nie zbuduję, bo nie mam hajsu, więc idziemy dalej. Ty, lalka. Na razie nic nie rób. Tutaj zamek i kapitol. Bo ty chyba nic na razie nie pozbierasz. A możesz iść tam zwiedzać, tak w gruncie rzeczy, ale to za chwilkę. Nieodwiedzone, lecimy tutaj zgarnąć to. Jeszcze tę kryptę zgarniemy, trochę złota wpadnie. I jeżeli będzie wystarczająco trudna wersja tej krypty, to jeszcze jakiś artefakt tam wpadnie. Na co też liczę. Okej, okay, lecisz tak, sprawdźmy co tam jest, pewnie nic do ukradnięcia, bo tam stamtąd jednak się już jeden wróg wyłonił. Mam miasto. Puste? Puste. Ej, jak ty przejmiesz to miasto, to normalnie zacznę cię szkolić chyba. Nie no, żartuję, nie ma sensu. Nie ma sensu, bo ona i tak nie przyjdzie do mnie ze mną do następnej misji. Także nie ma sensu najmniejszego. Strzelisz z łamanej? Nie, nie zastrzelisz po prostu. Dobra, ale mieć harpię ulepszoną to jest jak posiadanie strzelca. Jedyne czego mi brakuje to bless. O. Okej. Z blessem będzie fajnie. Teraz jeszcze tylko mieć zaawansowaną wodę przynajmniej. Ekspert taktyki dowodzenie. Warto mieć dowodzenie? Niech mi ktoś napisze, jeśli ktoś, prawdopodobnie jedyna osoba, która będzie pisała, to jest pan Oliwier, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy warto dowodzenie brać? Teraz możesz o tym napisać, możesz zapozować filmiki i ten tego. Czy warto? Pewnie coś będzie, to zależy. Kim grasz, w jakim momencie, jaka kampania, czy grasz z kimś, czy samemu, tego, takie rzeczy.
Ja uważam, że nie warto mieć dowodzenia. Zależy jaka kampania. Bo są kampanie, w których trzeba używać różnych jednostek z różnych frakcji, wtedy te morale tam się pierdzielą. Ale tak poza tym, jak stawiamy na jedną armię z jednego miasta, a przez całą kampanię będziemy tylko i wyłącznie grali lochami i walczyć przeciwko lochom, tylko i wyłącznie, z tego co kojarzę, to ja twierdzę, że dowodzenie sobie tutaj zleję i pójdę sobie po prostu w ekspert taktyki. I tyle. I później na 6 levelu wpadnie mądrość, później liczę na ziemię, jakiś atak płatne, szlucznictwo i zobaczymy co później. Dobra, i tutaj co mogę zrobić? Mógłbym wziąć Radę Miasta, żeby pieniążki wpadły. Albo mógłbym też Akademię Wojny, skoro już tutaj odwiedziłem bohaterką to miasto, to może. Może. Ile do poziomu ci brakuje? Trochę brakuje, tam 1500. Dobra, idziemy w te pieniądze. Bez pierdzielenia idziemy w pieniądze. Tu mnie nie interesuje nic już. Za wyjątkiem magazynu zasobów, ale to będzie trochę pieniędzyożerne. Także na razie olewamy temat. O, krypta. Z przyjemnością. To jest taka średnia wersja. Wydaje mi się, że bez artefaktu, ale za to pieniążku trochę więcej wpadnie. Najlepsza wersja jest z wampirami. Bez wampirów to tak wiecie. Lipa. No, 2000. Najgorzej chyba 1500 może wpaść, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Sporo. Grupa. To tam najpierw idziemy. Dobra, oczywiście hajsy zbieramy na kurwa. Czy ty masz księgę? Czy ty masz magiczną strzałę? Nie masz magicznej strzały, poważnie. A ile tych harpii tam jest? Niedużo. Niedużo to jest chyba od 1 do 4. Czyli moja jedna ulepszona harpia jest w stanie je zjechać. Bez żadnego tutaj klątwa. Bless. Kurczę, jakby tam były 4 harpie, to bym miał przejebane, ale jak jest mniej, to ja mogę to zrobić, o ile tam bohatera nie ma żadnego. Raczej nie ma. Na pewno nie ma, bo albo byłoby więcej wojska, albo byłby troglodyta jeden. Robimy to. Jest jedna! Rozjebię ją. Wait. Na początek klątwa. Żeby ona nam jeden punkt obrażeń zadawała na pewno. Ja też jeden zadałem, no to fajnie. Blessa muszę dać. Okej. Bless. Co za niesamowita walka, co? Godna YouTube'a, kurwa. Ha, ha, ha. Ej, patrzcie. Dwie bym zjechał takie harpie, tak szczerze. Spokojnie. Może nawet trzy. Ha, ha, ha. Kto wie. Och, proszę. Kuźnia tylko potrzebna, żeby ratusz tutaj zbudować. Zajebiście. Czy tutaj jest oczyszczone? Nie, są gryfy. Tam, czy tam jest oczyszczone? Nie, jest mieczyk. No to coś tam jest. Czy mogę już kapitol? Mogę kapitol. Czyli w tym momencie już nie mamy problemów z pieniążkami. W teorii. Więc mogę iść sobie śmiało w wojo. Zwłaszcza, że już jest 5 dzień. Na razie tutaj nie chcę labiryntu ani nic takiego. Ja chcę iść bardziej w strzelców i tak dalej. W każdym mieście chcę mieć kaplicę ze Stygłego Słowa razem ze wszystkimi innymi tuperelami. No ratusz oczywiście, mimo wszystko też. W każdym mieście. Piękne. Ale pieniądze będą szły. Ludzie, o Jezu. Ale to dobrze idzie. Krasnale jakieś zasrane. Odkrywanie by się przydało jej. To jest właśnie też bardzo przydatna umiejętność na położnych bohaterach. Odkrywanie. Żeby przypadkiem nie zostali zdjęci szybko, jakoś bezsensownie. Ile ty się ruszasz, przepraszam. 3 kroczki musisz zrobić dobrze. No to bij. Śmiało. Gryź. Nożem go. W mordę i nożem. Jak to moja siostra mawia. Nie ma sensu czekać tym strzelcem. Tak szczerze. I tak go rozwalę, zanim dojdzie i tak. O, tutaj już może być gorzej.
Chyba, że uciekną. Ale jest fajny jest artefakt, wam powiem. Nadal nie myślę do Orwalda. Nie pamiętam właśnie, co się z tym Orwaldem działo. Tak szczerze. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Fort jest potrzebny cały czas tutaj. To w magazyn idziemy, bo magazyn zasobów nam daje siarkę. A siarka nam da sporo dobroci i miłości, generalnie później w przyszłości. Także spoko, warto. Co ty możesz, lalka? Możesz w sumie stąd spierdalać. Albo odkrywać dalej, z nadzieją, że cię nic nie zabije. Idź do podziemi, zgarnij armię, która się tam już rozrespi po drugim tygodniu i przyniesiesz. Okej, dwa kroczki tylko muszę zrobić, zarąbiście. I tutaj damy blesa, bo jest ich aż 30. I oni są szybcy, więc wolałbym w pierwszej turze jak najwięcej ich wymordować. Żeby nie było później problemu. No i biją dwa razy, także... Plus 4. Myślałem, że to jest ten, który daje plus 3. No okej. Okay. Jeden punkt mocy. No to trochę taka bieda. Na nagi nie pójdziemy, bo nie damy rady. Sporo. No, z blesem w sumie można iść. Na te oczy. Siódmy dzień. Co ja chcę zrobić siódmego dnia? Legowisko Manticore na przykład przed tygodniem. Drugie legowisko. Nie, drugiego nie zbuduję, bo nie będę miał wystarczająco zasobów. Albo Stadele tutaj mogę. Ja w sumie Stadele to nie zgubię. Tutaj zbuduję Stadele. Tutaj Manticory. I przed tygodniem to już jest fajnie. Portal przyzwania. Zrekrutujmy to, co jest i w kolejnym tygodniu znowu coś tam przyjdzie, także załóżmy, że w miarę optymalnie wszystko porobiłem. Lepiej się nie dało. Tak sobie będę mawiał. Lepiej się nie dało. Dobra, oczka. Ulepszone jedne, oczywiście. Bo czemu nie? Tutaj? Dobrze. Tobą podejdziemy, czy nie podejdziemy? Warto, czy nie warto? Tak, żeby nie wszedł w prostą strzałkę. Dobra, załóżmy, że tak. Bless albo Heist może od razu na tego. Jebać. Bless i napieprzamy. Dobra, idź śmiało. Teraz damy hejsta. Żeby on był na pewno przez tymi oczkami. Oczywiście many już nie mam, ale... Ale okej. Okay. Mądrość. Oczywiście weźmy sobie mądrość. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jak pierwszy raz grałem w tę kampanię, to olałem chyba mądrość, bo... Coś mi strzeliło do głowy, że chciałem zrobić tą utarę tak 100% warriora, bez żadnych czarów, bez żadnej magii. Tak wiecie, taktyka, płatność, lucznictwo, atak, nie wiem, co tam jeszcze jakaś logistyka, no to nie ma nic związku oczywiście z wojownikiem, ale wiecie, bez czarów, bez magii. Jestem prawie pewny, że bez mądrości grałem wtedy. Może dlatego, że tak ciężko mi było przejść ostatnią misję. Ja miałem takiego farta, że wkurzyłem się w pewnym momencie, bo próbowałem 5 razy chyba powtarzałem tę ostatnią misję z tym, co miałem, bo w przedostatniej misji było napisane, że Mutare wraz z trzema chyba innymi najmocniejszymi bohaterami, czy czterema, przyjdą do następnej misji. No to przeszła mi Mutare właśnie tam chyba z 24 levelem, czy coś takiego, bo taki chyba był maksymalny wtedy. Jakiś inny kolejny to miał 12 dopiero, który był w miarę użyteczny, a kolejny to miał 5 i chyba tyle, więcej chyba nie miałem bohaterów, także... Ostatnią misją to była jakaś katorga, a byliśmy otoczeni przez chyba 3 wrogów, z tego co kojarzę. Także wszystkimi 3 chyba bohaterami postanowiłem na jednego uderzyć. Oczywiście Mutare tam wszystko zrobiła, bo jest bardzo dobra premia na początku, na ostatniej misji, że można wybrać sobie smoki albo czarne, albo kryształowe chyba, albo czarodziejskie, tak z tego co kojarzę.
Także chyba z kryształowymi chyba to zrobiłem dwoma. Nie jestem pewien, czy to było. Czy z jednym kryształowym, czy z dwoma. Nie pamiętam. Ale wracając do puenty. Jak pokonałem jednego z tych botów, to w jego mieście, w jego karczmie zrespił mi się chyba jego bohater, który miał tam 20 któryś level, mistrza ziemi, wskrzeszenie i w ogóle, wiecie, mutarek się gdzieś schowała, robiła za pobocznego i ja tym ze wskrzeszeniem wszystko robiłem. I w ten oto magiczny sposób wygrałem tę pierwszą kampanię, tę kampanię. Dobra, nic nie chcę, ja chcę zbierać zasoby, kopalnię ten odblokowywać, mało mi się napierdala. Równo, po mordach się tłuką. Co tu można zrobić? Akademię wojny. Nie, za dużo zasobów to zżera. Po prostu zrekrutujmy woją, bo złota akurat mamy. Idziemy tutaj w jedną stronę. Gdzie ten portal prowadzi? Ja nie pamiętam. Będę musiał tam zajrzeć. Czemu ja nie chcę na nich iść? Tak się zastanawiałem przez chwilę. Mi się przyznało do głowy, że ja nie chciałem ich atakować. Idź tutaj. Idź tutaj. Okej. Okay. Bez blesu robimy ich. Bez problemu. Miozio. Idź śmiało. Okej. Okay. Dobra. Jeden stracony. I co my mamy w ogóle? Mamy klejnoty, siarkę, rtęć, brakuje kryształów, ale mamy ich dużo. Także spoko. Jest dobrze. Mamy cztery miasta. Jeżeli je utrzymamy tylko, to już jest zwycięstwo, tak na moje. I tu już się robi ciężko. Znaczy jakieś gówno idzie z tego, co widzę. Zależy ile ma tych wojsk. A tu nie ma fortu nawet, więc nie ma sensu tutaj robić czegokolwiek. Ten ma ekspert i on ma trzeci level od razu i artefakty jakieś, patrzcie. Odkrywanie. Ej, ty będziesz moim pobocznym bohaterem. Ile ty masz mocy? 4. On ma też meteorytów. On to się 8 może obronić. Ile ci do levela brakuje, stary? Okej, okay, albo poziom mu dam, albo podwoimy mu manę. No chyba oczywista jest odpowiedź. Kurde. On to zrobi z deszczem meteorytów. 125 tylko, co prawda, ale... Będziemy nim spamować co turę. Spoko. To może być ciekawa obrona. O! I miasto. Bez cytadeli, sam fortress, więc spoko. Jest bohater, ale ma bardzo mało many, więc... Ej, przepraszam, więc spoko będzie. Podać jeszcze rękę, albo nie, cofnij się. Dobra. Ty możesz tutaj. I rozpocznij. Oczywiście blesik. Na starcie. W oczka wbijamy. O, no i to wszystko, co on mógł mi zrobić tak naprawdę. Strzelec wbijemy. Rona. Tutaj bym dał klątwę, gdyby mnie było stać. Tylko aby mnie nie stać. Alarm jest, także po tej walce bym skończył odcinek. Oczywiście pamiętam, że w pewnym momencie musiałem wyjść i zrobić cięcie, także mimo wszystko odcinek muszę przedłużyć trochę. Ale myślę, że jak się skończy ta walka, to także się jak będzie już ok. 10 szybkości ma sukarz. Czyli jak ja go zhejstuję, to mi to gówno da. Nawet jakbym oczy zhejstował, to mi to gówno da. Więc co robimy? Jeden punkt mocy ma tylko. Dajmy jeszcze raz blesa i atakujemy ją. Dobra, troglodyta pewnie nie dojdzie pewnie tak jak po posy. Okej, broń się. Oj, 63 ich tu jest. Dobra, bijemy ich.
Dobra. Takie coś już mnie nie boli. Możesz sobie podejść. Dobra, po robocie. Może być. Odporność. Czy warto odporność brać? Nie pamiętam, kurczę, że się na tej kampanii na końcu dzieje. Chyba nie bardzo. Ja będę tak bardziej tymi smokami sobie hasał, które będą odporne przeważnie na te czary całe. A na całą resztę to tak... No, bardziej. Idziemy. Co my tu mamy? Ratusza nie mamy. Ilia magów. Ja poczekam tę jedną turę, żeby mi się mana załadowała. Spowolnienie mamy, fajnie. Harpie oczywiście zostawiamy, żeby w kolejnej turze być mega, mega szybki. Okej. Okay. Ale sogi. Ja tu chcę. Ja tu chcę zrekrutować wszystko, o ile mnie będzie stać. Chciałbym ulepszyć te suki. Albo... Nie, tutaj balista jest, to nie, to chujowa, trzeba je ulepszyć. Bo one jak są nieulepszone, to mają bardzo mało strzałek, czyli tylko 4. Czy ja już chcę z Manticorami chodzić? Czy jeszcze nie? Niekoniecznie. Ulepszę na pewno was, strzelców dobiorę. No i tyle. Zastanawiam się, czy nie zlać w ogóle tych troglodytów, bo oni są najwolniejszą jednostką i oni spowalniają bohaterkę. Moją główną, no i tą też będzie spowalniała. Także ja bym tych troglodytów w ogóle obsrał. Tak szczerze, tutaj będzie zaraz atak bardzo fajny. Obrona znaczy się będzie fajna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, lecimy tam do niej. Tyle. Ach, boi się. Boi się. Pieprzony. Ma tylko fort. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy on nie da rady. Autentycznie się zastanawiam, czy on sobie nie poradzi. Kurde, balistykę mogę. A nie, dobra, tam nie ma nawet stadeli. Wysrane. Ty masz jeszcze raz umiejętności ekspertego. On może dać radę. Tam porobić ich. A, miałem skończyć odcinek. Dobra, sorry, tak się zastanawiam, się zagrałem. Wciągająca gierka jest jednak mimo wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z Kobrą Piąty. To był drugi odcinek z serii Kampania Heroes 3 Smocza Krew. Życzę miłego dnia i pozdrawiam. Na razie.